W Małopolsce na bieżąco wydaje się, że zresztą pokazują to różnego rodzaju dane statystyczne, najszybciej rozwija się przemysł czasu wolnego, a konkretnie turystyka. Oczywiście to jest skutek pewnych naszych przedsięwzięć promocyjnych i trzecie Igrzyska Europejskie, i Krynica Forum, i Festiwal Piękna w Nowym Sączu. Za chwilę Kongres, Europejski Kongres Sportu i Turystyki, ale szereg wielkich imprez sportowych, rangi Mistrzostw Świata, które my wspieramy, to wszystko powoduje, że czerwiec rok do roku był o 40% wyższy, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Natomiast lipiec całkowicie rekordowy o 150% wyższy niż w stosunku do roku ubiegłego. No, wydaje się, że tutaj dynamika jest największa. Dla Małopolski takie duże wydarzenie międzynarodowe, jakim jest Krynica Forum, oznacza jedną wielką, potężną promocję na poziomie nie tylko krajowym, ale poziomie też europejskim, bo to w tej chwili już jest międzynarodowe wydarzenie. Wchodzimy w obieg, świadomy obieg komunikacyjny z tym słowem Malopolska. Tą drogą chcemy wprowadzić po prostu Małopolskę na salony europejskich regionów. Tutaj dobrym przykładem jest ta kwestia związana szeroko rozumianym wodorem. My jako pierwsze województwo weszliśmy do kilku międzynarodowych stowarzyszeń, które zajmują się nie tylko przygotowywaniem różnego rodzaju projektów, ale również po części już z realizacją tych projektów. Staramy się robić taki krok, który przybliży nas mocno do lidera w tym zakresie w całej Polsce. Wydaje się, że na tym etapie to się nam udaje. Robimy to wspólnie, w dużym zakresie wspólnie ze Śląskiem. Powstała już taka inicjatywa Dolina Wodorowa, Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. I tutaj podejmujemy różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia. W gruncie rzeczy najtrudniejszymi sprawami, jeżeli myślimy o wodorze, to wbrew pozorom nie produkcja wodoru, tylko przechowywanie i transport. No i oczywiście później dystrybucja i jego wykorzystywanie na różne sposoby. Więc w tym zakresie są niezbędne zupełnie specyficzne materiały. I teraz jest taka ciekawa sytuacja, że nie wszyscy mogą certyfikować te materiały. Jest kilka instytutów w Europie i my do tych instytutów się zbliżamy poprzez współpracę i najprawdopodobniej my uzyskamy możliwość również certyfikowania takich materiałów. Co to oznacza? No to oznacza przyspieszenie produkcji, ale i też dystrybucji tych materiałów, bo jeżeli materiał będzie mógł być certyfikowany u nas w kraju, a nie za granicą, no to wiadomo, że ta droga się skraca.